Panie Rafale, powiedzmy coś o tych rozgrywkach. Odbędą się w tym roku jakieś rozgrywki w piłkę nożną? Cały świat sportu spotkał się z bardzo nieprzewidzianą sytuacją, jaką jest pandemia koronawirusa, i to dotyka wszystkich lig, od najbardziej znanych lig światowych, Premier League, Bundesligi, czy nawet polskiej Lotto Ekstraklasy, po te najmniejsze ligi, po ligę okręgową, A klasę, B klasę. No my w tym momencie występujemy w lidze okręgowej i zajmujemy fotel wicelidera. No i tak naprawdę wiadomość o tym, że rozgrywki będą zawieszone, spadła na nas przed rozpoczęciem pierwszej kolejki rundy wiosennej. Musieliśmy przerwać przygotowania, chociaż każdy z zawodników kontynuuje je w sposób indywidualny. Za nami kilka sparingów, a w tym momencie bylibyśmy w normalnym trybie przed rozegraniem czwartej kolejki spotkań w klasie okręgowej. Co dalej? Są takie dwa pomysły. Jeden pomysł to jest pomysł pana wiceprezesa Padewskiego, pana prezesa Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, który zakłada podzielenie tych niższych lig na grupę mistrzowską, grupę spadkową, czyli po 8 drużyn w każdej grupie. Jest to rozwiązanie, które znamy chociażby z Ekstraklasy ze wcześniejszych sezonów, i wtedy te drużyny rozegrałyby mniejszą stosunkowo ilość meczów i zagrałyby grupa mistrzowska o awans do czwartej ligi i do poszczególnych innych lig adekwatnych do danej klasy rozgrywkowej, a grupa spadkowa zagrałaby walkę o utrzymanie w danej lidze. Który pomysł okaże się bardziej trafny, tego jeszcze nie wiemy. Także to jest taka sytuacja bardzo, bardzo nowa dla nas wszystkich, zarówno dla klubów tych bardzo z lig niższych, jak i tych klubów bardzo, bardzo wysokich. Rafał, ale tak przygotowani jesteście. Murawa, szatnie, wszystko. Powiedzmy o zawodnikach. Infrastrukturalnie obiekt jest w pełni gotowy na przyjęcie rozgrywek klasy okręgowej, także tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń co do tego. Jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne zawodników, tak jak wspomniałem, rozpoczęliśmy już przygotowania, aczkolwiek no, trzeba było je w taki już normalny sposób zawiesić, ale każdy zawodnik dostał od trenera rozpis treningów, sugestie do tego, co ma robić indywidualnie w domu, we własnym zakresie, i myślę, że w którymkolwiek momencie byśmy podeszli do rozgrywek, to będziemy przygotowani tak, żeby je rozpocząć na poziomie innych drużyn, a nawet lepszym. Ciekawa inicjatywa prawdopodobnie w Lubawce. Jakiś sklep otworzyliście, czy powstał? Jesteśmy prawdopodobnie pierwszym klubem klasy okręgowej, który uruchomił swój własny sklep internetowy. Mogą Państwo odnośnik do niego znaleźć w opisie tego filmu. Szanowni Państwo, tam znajdują się na razie część odzieży klubowej, którą będzie można zamówić z wysyłką do domu. Jest to sklep dla fanów nie tylko z Lubawki, ale również z całego świata, bowiem będzie można zamówić odzież klubową z dostawą do domu, gdziekolwiek by się ten dom nie znajdował. Także zapraszamy serdecznie. Jeszcze raz przypominam, link w tym momencie można znaleźć w opisie tego filmu. Zapraszamy do odwiedzania, a wzory odzieży tam też również Państwo znajdą i wszelkie opcje możliwe zakupu.